Okres wakacji to dla nas czas, kiedy możemy odpocząć od codziennych zajęć. Na odpoczynek nie może pozwolić sobie nasze auto, które w tym okresie powinno być szczególnie sprawne. Na co zatem zwrócić większą uwagę, wybierając się na wakacyjny wyjazd? Co możemy zrobić sami, a z czym udać się do specjalisty? Odpowiedź w materiale. Należy przede wszystkim posprawdzać stan płynów chłodniczych, wszystkich płynów eksploatacyjnych, tak jak płyn chłodnicy należy wymieniać przynajmniej raz na 2 lata. Zależy to, żeby samochód był odpowiednio chłodzony, szczególnie latem przy wysokich temperaturach. Należy sprawdzić też stan płynu hamulcowego, żebyśmy bezpiecznie hamowali, żeby nie zdarzyło nam się gdzieś tam mieć przykre sytuacje. Należy także sprawdzić stan ogumienia, ciśnienie w kołach, wyważenie kół. No i przede wszystkim zajrzeć do bagażnika, zobaczyć ciśnienie w kole zapasowym, żebyśmy nie mieli sytuacji, gdzie należy zmienić koło przy złapaniu gumy, a tu się okaże, że nie ma powietrza. Co dalej? No przede wszystkim trzeba sprawdzić stan oleju, stan szczelności silnika. Jeżeli jakiekolwiek wycieki stwierdzimy, należy udać się do serwisu, żeby to wszystko pouszczelniać, żebyśmy nie mieli znowu kłopotów z naprawą silnika, bo to powoduje, przynajmniej za granicą, bardzo duże koszty napraw. Przed wybraniem się na wakacyjny urlop warto odwiedzić wyspecjalizowany serwis, bo przecież udany wypoczynek to spokojny wypoczynek. Polecamy również zobaczyć Zadbaj o swój samochód, a także Moto w Pruszczu. Oglądaj nas na Facebooku na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.